zebraliśmy się kilku fanatyków, mianowicie Marian Pytel, Jarek Głuszek, ja. No i postanowiliśmy, no, że w Miedzianej Górze jest klub, w Tumlinie oddowolono, no dlaczego u nas ma nie być. Gród Trzmińsk to klub z 20-letnią tradycją. To klub obchodzący w tym roku jubileusz. Jest to przykład klubu lokalnego, gdzie lokalna tutaj społeczność spotyka się na spotkaniach. Dobry przykład dla innych klubów, jako klub, który dzięki zaangażowaniu właśnie tutaj swoich ludzi, swojego prezesa funkcjonuje. No naprawdę jest dużo takich pięknych wspomnień, gdzie były takie awanse z B-klasy do A-klasy za trenera świętej pamięci Stanisława Maja. To też było coś pięknego. Później awans do kręgówki z trenerem Marczewskim, który jest teraz asystentem Kamila Kuzery w Koronie Kielce. Później no spadek. Później znowu tam coś było i przyjście Pawła Bijasa, 4 lata. Okręgówka i to są największe miejsca w lidze. Gdzieś tam biliśmy się o tą czwartą ligę. No bardzo ciężkie życie prezesa jest, bo wszyscy wymagają od prezesa wszystkiego, ale nie da się wszystkiego ogarnąć. Nasz klub Gród to jest, można powiedzieć, dziada pradziada i tutaj większość nas, tych kibiców właśnie, co kibicujemy, dopingujemy, jeździmy na mecze, jesteśmy z tym klubem od dziecka. Ja sam o sobie mogę powiedzieć, że jestem od pierwszego meczu cały czas. Pierwszym trenerem był mój tata i ja od dziecka jeździłem, pamiętam, wyjazdy były w busach, na pakach i każdy z tych chłopaków, co kibicujemy, jeździliśmy na te mecze, tak? I dlatego też wcześniej, parę lat temu, byli starsi chłopaki, kibicowali, my zaczęliśmy to, stwierdziliśmy, że będziemy to reaktywować i pociągniemy to i zebraliśmy fajną grupę, zrobiliśmy flagi, koszulki. No to prawda, teraz zawodnicy raczej nie są przywiązani do swoich barw klubowych. Jak tylko dostaną jakąś ofertę, to raczej uciekają z klubu, a ja akurat jestem, nie wiem, może wyjątkiem, który się utrzymuje w Grodzie przez te 20 lat. Nigdy nie chciałem stąd odejść, bo to klub pochodzący z... klub, który jest w mojej miejscowości, ja się wywodzę z Śmińska. Graliśmy z Partyzantem Radoszyce. Mecz był w Łopusznie na bocznym boisku. Wygraliśmy ten mecz 4-0. Strzeliłem nawet bramkę z karnego. Brat mój strzelił jeszcze tak samo bramkę, także dobrze to pamiętam. Dużo meczy pamiętam. Zdarzały się propozycje. Świętej pamięci trener Stanisław Maj chciał mnie do trzeciej ligi, do Lubrzanki Kajetanów. Ale miałem wtedy akurat problemy z kolanem i musiałem odmówić, bo wiem, że chyba nie podobałbym w trzeciej lidze. No tak samo trener Artur Jagodziński do mnie dzwonił do Lidy Pińczów, wtedy była czwarta liga. Jakieś tam propozycje z Orlicza, Suchedniu. Gród Trzmińsk to również klub, który mimo niewielkich nakładów finansowych, z tego co tutaj możemy się zorientować, jest bardzo mądrze prowadzony. Prezes klubu, pan Jarosław Głuszek, zaangażowany na 200%. Świetna atmosfera w klubie i tutaj na trybunach, także życzę temu klubowi dalszego rozwoju i dalszych co najmniej 20 lat.